Jesteś na górze, znaczy na dole już byłaś siłą rzeczy. Byłam, widziałam kawałek. Możesz coś wyszczególnić? Coś, co ci się spodobało najbardziej? Był taki widok jakby na Amsterdam z Polnarem trzymającym kwiatka żółtego w ręce. Nie wiem dlaczego, ale bardzo mnie na razie zaintrygował. Miałaś przyjemność poznania artysty? Miałam. A w jakich okolicznościach? Przyszedł na moją wystawę i powiedział mi, że fajne. Miałaś swoją wystawę? Miałam. Gdzie? To było dawno, to był bunkier sztuki chyba, czy coś takiego, schron sztuki, tam na ogródku Kolegium Majus, w takiej piwnicy. Nie wiem, czy to jeszcze dalej funkcjonuje jakoś. Sam personalnie odniósł się do twojej wystawy? Mhm. Pochlebnie. Zdecydowanie. Wyjściu z wystawy wynosimy w pakiecie katarzis? Nie wiem jeszcze tego, ale myślę, że wyniosę jakąś inspirację już po tych paru obrazach, a to jest bardzo fajne wynoszenie, jak się wynosi inspirację z jakiejś wystawy. Wiemy już teraz, że Hunter Thompson wynosił swoją choinkę po świętach, spalając ją w kominku bez krojenia. Jak myślisz, jak Polnar wyniósłby swoją choinkę po świętach? No, nie wiem. Po takim niegruntownym, ale jednak obejrzeniu całej wystawy, czy wychodzimy z Galerii Sztuki Współczesnej dzisiaj z takim jawnym katarzis? Nie, to nie jest katarzis jego, przecież to absolutnie, tu jest, no jest wiele elementów, ale ja na przykład lubię jego inne dzieła, które znam, nawet portrety znanych opolanek, o tak to nazwijmy. No. Mówi się o manierze artystów, o manierze pewnej dozy wariactwa. Wierzysz w taką manierę literacko-artystyczną? W jakiś, kurde, trans musisz być inny, prawda? Musisz mieć troszeczkę... Dziwiło mnie to, że on przez 8 lat przed swoim końcem, no przed wejściem w inny wymiar, ja to nazywam, on nie pił alkoholu. No to może dziwić w życiorysie artysty, masz rację. No, w życiu artystycznym człowiek nawet, znaczy on nie był aktorem, ale czy jakąś kurę gwiazdą estrady. Wyjdź jak jest parę tysięcy ludzi, prawda, i sobie nie kurę gulnąć czegoś, prawda, czy nie dać sobie czegoś, prawda. Jest to wręcz nierealne, po prostu strach ludzki jest przed tym, jak ja wypadnę, jak ten. I tak samo Bolek, który w ostatnich latach, no kurde, tworzył wspaniałe rzeczy, mimo iż nie używał alkoholu. No to... Jesteś w stanie zdefiniować tytuł wystawy Zbyty przekątne? To nie są byty przekątne, prawda? To jest troszeczkę inna nazwa. Nikt nie zauważył, że przekręciłem tę nazwę, a przekręcam ją przy szóstym wywiadzie. Gratuluję. To jest nazwa byty polnarowskie, ale nie wiem, czy Michał zauważyłeś. No, nawet kurde Polnar wpisuje się w historię miasta. Część jego nazwiska jest związana z nazwą Opole. Dobry wieczór, Bożona Kurek-Dimaggio, jestem artystą plastykiem. No, dla mnie to głównie takie spotkanie, wspomnienia. Bardzo dobrze znałam się z Bolesławem Polnarem, także no głównie nie samo oglądanie obrazów, bo konfrontowaliśmy się na plenerach, nie tylko tu w Polsce, ale we Włoszech. Był bardzo specyficznym, robił doskonałe akty, ale tego jest dzisiaj bardzo mało. Nie wiem, nie jest to taka wystawa komercyjna. Oczywiście jego autoportret, był bardzo zafascynowany swoją osobą ze względu na i inteligencję, którą osobiście poznałem, bo znaliśmy się i byliśmy na ty, nie?
ale większość jego dzieł jest na zasadzie, no ciężko to po prostu stwierdzić. Uwielbiam jego właśnie te akty i tak dalej. Mówi się o manierze artystycznej, o manierach artystów, którzy charakteryzują się pewnymi dozami wariactwa, szaleństwa. Jest pan w stanie odnaleźć takie wątki w sztuce Bolesława Polnara? Tak, tylko nie jestem w stanie ich opisać. Jasne. Ale to się odczuwa, to wychodzi z obrazów. Mówi się o manierze artystów, na przykład powołam Huntera Thompsona, o którym mówi się, że choinkę świąteczną spalił w kominku bez krojenia. Jak pani myśli, maniera Bolesława Polnara pozwalałaby na jakie pozbycie się choinki po świętach? Może by powiesił biustonosz na samym czubku. Że prowadziłby tą choinkę pod rękę, jak kobieta. Choinka, jak wiadomo, składa się z igieł i tego drzewca, prawda? No i igły mógłby po prostu zebrać po trzech królach, bo mniej więcej w tym czasie się wyrzuca choinkę, prawda? I zrobić z tego wino. No, takie wino na jakiś wernisaż, prawda? No każdy by krzywił gębę, bo wino z jakiejś tam jodły czy świerka, no nie jest za szczęśliwym rozwiązaniem. A z tego, co został ten cały trzon tej całej choinki, prawda? No to by zrobił na przykład akt. Akt naga Wenus z trzonem choinki. No zawsze się daje piękne kobiety, prawda? I te obrazy idą bez echa, a tu na przykład stoi piękna jakaś tam, właśnie mówię, Wenus, jakaś inna nazwa, nie? I ona stoi z tym trzonkiem. Wernisaż Bolesława Polnara czy wyprzedaż w Biedronce? Jak pani myśli, w którym miejscu więcej ludzi się zgromadzi? Odejście, to wygięcie tego ciała na miękkim fotelu, niestabilnie stojąc, to się może tak właśnie wydarzyć. Dobry wieczór, witam serdecznie, pan prezydent miasta Opola. Witam serdecznie, Arkadiusz Wiśniewski. Po względnych oględzinach wernisażu prac, jest pan w stanie wyróżnić kilka prac, które szczególnie zapadają przynajmniej u pana w pamięć? Wszystkie, one są wyjątkowe. To myślę cechuje wielkiego artystę, że jak się patrzy na jego dorobek, jak się poznaje, przypomina, odkrywa, to każdy z obrazów, każdy z dzieł ma w sobie coś wyjątkowego. I oczywiście z perspektywy czasu są pewne rzeczy, które robimy mniej bądź bardziej, pewne rzeczy, które bardziej nam zapadają w pamięć, ale myślę, że w wypadku dorobku pana Polnara to jest takie uczucie, że po prostu od czasu do czasu chce się wracać do tych, od czasu do czasu do innych dzieł, ale zawsze się jednak myśli o tym jego dorobku. Jest pan w stanie dostrzec w pracach Bolesława Polnara znamie, atom wariactwa? Wyjątkowości czy wariactwa, no nawet jak tak spojrzeć na te prace, które są za mną czy przy mnie, na pewno jest tu ten element transcendentny, tak bym to ujął, tak? Taki niepowtarzalny, bo nie są to prace, które pokazywałyby świat po prostu takim, jakim on jest. Nie jest to naturalizm, nie jest to realizm, nawet nie jest to w jakiejś formie, w formie takiej artystycznej przedstawienie czegoś, co realnie istnieje. To wszystko jest na swój sposób wyjątkowe. Jego personalny oniryzm. O właśnie, tak jak pan to ujął i... Tą piękną puentą skończmy naszą rozmowę. Dziękuję ci bardzo za wywiad. Dziękuję bardzo i zapraszam do następnego. Na razie, Michałku. Idziemy na piwo? Idziemy.